Dzisiaj w Polsce, jak Piotr zresztą to pokazuje w diagnozie, większość ludzi może pomarzyć o 2,5 tysiącach nieopodatkowanych dochodów. Może pomarzyć. Także dla większości ludzi biednych 2,5 tysiąca wolne od podatku to jest ogromny, ogromny, gigantyczny postęp, gdyby to się tylko udało zrobić. Natomiast co zrobić z tymi fortunami nieograniczonymi? Ja uważam, że można to uzyskać innymi ścieżkami. Po pierwsze, podatek od luksusu. Jeżeli z firmy nie wypłacasz pieniędzy na konsumpcję, a przeznaczasz na inwestycje, masz niższy podatek. Jak wypłacasz na konsumpcję, masz wyższy podatek. Po drugie, akcyza na wszystkie produkty typu jachty, nie jachty, które są właśnie drogie, które są właśnie tą nieuzasadnioną konsumpcją. Po trzecie, jeżeli tworzysz nową firmę, kupujesz akcję nowej firmy, 3 lata nie płacisz podatku i przez 3 lata utrzymasz te akcje bez sprzedaży, potem nie płacisz podatku od zysku na tych akcjach. Jest wiele rozwiązań, które mogą zmusić te tłuste koty, żeby nie kupowali kolejnych jachtów, tylko żeby tworzyli miejsca pracy. Ja uważam, że lepiej tych ludzi zepchnąć tym systemem podatkowym do zachowań, które są związane właśnie z inwestowaniem, z tworzeniem miejsc pracy, z niechęci do konsumpcji wysokimi podatkami, niż łapać króliczka przez ustawy podatkowe. Bo wie pan, co oni zrobią z podatkiem dochodowym do osób fizycznych? Oni się wyprowadzą właśnie do Londynu. Gdzie Kulczyk mieszka, jeśli jest rezydentem podatkowym? W Londynie, nie w Warszawie. Większość tych najzamożniejszych ludzi się zawsze gdzieś wyprowadzi do innego kraju. Więc dużo lepiej jest przyczepić to do konkretnych dóbr luksusowych niż do człowieka. Panie Poseł, konkretyzując temat, czy tylko luksusy rzeczywiście, to brzmi ciekawie, tylko pytanie, jaka w przybliżeniu byłaby proponowana tutaj kwota, bo jak jest 1%, to będzie, umówmy się, śmieszne, prawda? Ale to rzeczywiście byłaby... No nie, oczywiście, że równa. To musi być taka, która naprawdę zawodzi. To musi być takie rozwiązanie, które zachęca do tego, że buduje fabrykę, a nie kupuje jachtu. Trwają wyliczenia. Dla nas pracuje profesor Modzelewski. My na 1 maja przedstawimy tą ustawę. Ona jest w tej chwili w robocie. To jest ustawa, która to realizuje. Ona, ja dzisiaj panu nie powiem dokładnie, jakie są liczby, ale 1 maja wam powiem. Dziękuję panie.